Kasztelu dzisiaj jest wielka uroczystość. Po 11 miesiącach ciężkiej pracy udało nam się zmodernizować i doposażyć najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, sprzętowe, szpitalny oddział intensywnej opieki medycznej. Zyskaliśmy przestrzeń, powierzchnię użytkową, zyskaliśmy dwa miejsca dodatkowe, w pełni oprzyrządowane, monitorowane, z 6 do 8 łóżek, co zapewnia nam większy komfort leczenia i daje nam pewną rezerwę na wypadek, gdyby zapotrzebowanie na łóżko intensywno-terapeutyczne było większe. Muszę powiedzieć, że takie potrzeby są. Jest to oddział intensywnej terapii, głównie urazowej, więc trafiają tu pacjenci, którym potrzebne jest zaplecze chirurgiczne czy ortopedyczne, a więc pacjenci po wypadkach komunikacyjnych, pacjenci z urazami z kopalni, pacjenci z urazami wszelkiego rodzaju, ale też pacjenci, którzy trafiają do nas z powodu powikłań pooperacyjnych czy śródoperacyjnych, jak również pacjenci internistyczni, którzy trafiają tutaj z powodu niewydolności oddechowej, czy we wstrząsie, w potocznym, czy z udarami. Na górze mamy OIOM, do którego transport będzie się odbywał m.in. windą. Tuż obok będzie wjazd bezpośrednio na blok operacyjny. Także pacjent, który trafi na SOR, w ciężkim stanie trafia bezpośrednio na oddział intensywnej opieki medycznej. Gdy wymaga, że tak powiem, zabiegu operacyjnego, trafia na blok operacyjny. Także można powiedzieć, że nie wyjeżdża poza ramy tych trzech oddziałów. Nasze jednostki, nie tylko nasz szpital. Również szpital MCZ-u, również Medicus, Femina, wszystkie nasze gminne ośrodki współpracują razem i tworzą program dla potrzeb naszego powiatu, dla naszego społeczeństwa. Szpital otrzymał środki na to zadanie z dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego. Również wsparcie wykazały w tym zakresie ościenne samorządy, samorząd Polkowic, samorząd gminy Polkowice, gmina Rudna i oczywiście powiat lubiński, który wsparł szpital największą kwotą dofinansowania na zakup między innymi sprzętu na tym oddziale. Dziękuję.